znajdujemy się w laboratorium oceny stanu technologicznym powierzchni różnego typu materiałów, głównie materiałów typu stale, ewentualnie plastiki. Badamy stan powierzchni, czyli analizując za pomocą tego mikroskopu Alicona, jak wygląda powierzchnia, jak wygląda jej chropowatość, kształt, w wyniku odkształceń jesteśmy w stanie stwierdzić, czy dany złom powstał w wyniku zginania, skręcania, naprężeń powstałych w wyniku drgań. Jest to bardzo istotny element konstrukcji wszelkiego typu materiałów i konstrukcji stalowych, konstrukcji wielkogabarytowych, jak i w skali mikro. Gdy powstanie na przykład jakieś uszkodzenie, jakaś awaria, specjalista badający stan powierzchni, jakie ma odchyłki, jak ona fizycznie wygląda, jak wyglądają tak skrzywione pagórki, dolinki w przełomie, jest w stanie stwierdzić, jakie naprężenie spowodowało zniszczenie danego materiału. Jeżeli badamy nowy materiał, nową stal, podejmujemy powiedzmy rozciąganiu, albo skręcaniu, albo drganiom, albo wytwarzamy stan naprężeń powstałych w wyniku działania różnych sił, w efekcie końcowym powstaje nam złom. Jeśli wiemy, jak ten złom wygląda, zapamiętujemy jego cechy, jego parametry. Jeśli dojdzie do katastrofy, wyciągniemy próbkę ze zniszczonego materiału, przeanalizujemy, jak ta próbka wygląda, wiemy, jakie były siły i które to siły spowodowały zniszczenie danego elementu. Wtedy na przykład wiemy, czy była katastrofa, czy na przykład wybuch, który spowodował zniszczenie danego elementu. Dzięki tym badaniom jesteśmy w stanie określić całą masę parametrów powierzchni danego materiału i możemy porównać, czy dany materiał lepiej sprawdzi się jako element rozciągający, czy element, który poddany jest siłą skręcającym, a może jest bardziej odporny na drgania. To jest bardzo istotne dla inżyniera, który musi skonstruować samochód, amortyzator, a może skrzydło samolotu. Badania polegają na tym, że wybieramy konkretny rodzaj materiału, zgodnie z normą przygotowujemy próbkę, ustawiamy ją na panel roboczy, mikroskop dobiera odpowiednią odległość od danej próbki i skanuje za pomocą światła odpowiedniej częstotliwości i długości fali. W wyniku tego robione są miliony zdjęć mikropowierzchni tego elementu. Komputer te zdjęcia składa w jeden duży element i następnie analizuje kształt tej powierzchni. Kształt tej powierzchni później pozwala nam po obróbce cyfrowej stwierdzić, jakie naprężenia powstały i jakie naprężenia spowodowały zniszczenie o konkretnym kształcie próbki. Po to te badania służą, żeby wiedzieć, jakie te materiały są, jakie spełniają wymogi inżynierskie od strony tzw. inżynierii wytrzymałości materiałów.